Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj mam trójkę jeźdźców, Hanię na Nestorze, Pole na Juście i Julkę na Etnie. I chciałabym dzisiaj Wam zaproponować taką fajną kombinację treningową, która uczy jeźdźca prawidłowego prowadzenia konia w parkurze, ponieważ zadanie jest złożone, bo dziewczyny będą miały i szereg dosyć ambitny na fulę, plus kombinacja rozłożonych stacjonat i kawaletek w galopie, które dziewczyny będą musiały podążać, przemierzać w odpowiednim rytmie i równowadze. Zaraz Wam zaprezentuję, jak to wszystko będzie wyglądać i wytłumaczę Wam, na czym tak naprawdę to zadanie będzie polegać, więc zapraszam Was do oglądania. Jak wiecie, stęp jest bardzo ważnym chodem, w szczególności jeśli chodzi o taką pracę treningową. My staramy się zawsze rozstępowywać konie 10-15 minut, czasami nawet i 20. Zależy, jak rozgrzewka będzie wyglądać, czyli dzisiaj będziemy się rozgrzewać stęp galop, tak żeby na długich liniach, na mocno swobodnej wodzy będziemy rozgrzewać konie w galopie, tak żeby one szukały swojej równowagi, a potem będziemy lekko na kontakcie pracować. I zobaczcie. Rozłożyłam tutaj, mamy drążki po łuku, 4 drągi na galop ułożone i po łuku dziewczyny będą galopować sobie na tą stacjonatkę, po tej stacjonacie będą galopować na tamtą stacjonatę i tam jest taka odległość ułożona 13 metrów do kolejnych 3 kawaletek po łuku w galopie. I tam mają dystans, który mogą na 2 sposoby rozwiązać, mogą pojechać to na 6 full, mogą pojechać to i na 7 full i będą dojeżdżać do tego szeregu, który jest ustawiony na 6,70 mniej więcej, czyli na taką fulę, na skok, fula, skok i po tym mają tu dystans 18 metrów znów do tej samej stacjonaty i dziewczyny będą jechać potem z powrotem po łuku do kolejnych 4 kawaletek i po ósemce będą wracać znów na szereg i po szeregu będą jechać odwrotnie tamte kawaletki, po łuku tutaj 13 metrów do tej stacjonatki, która będzie względem treningu rosła i po łuku 18 metrów znów ta stacjonatka, czyli zadanie na 2 strony, zadanie wymagające prowadzenia konia na zewnętrznej wodzy, prowadzenia od wewnętrznej łydki, ale na równym, stabilnym kontakcie. Jeśli galop będzie rwany, jak to się mówi, że koń będzie przyspieszał, zwalniał, jeźdźcy będą kombinować do przeszkody, to niestety, ale cała równowaga i rytm przebiegu będzie niestety dosyć mocno zaburzony. Bo tak ustawione zadanie mobilizuje i prowokuje jeźdźca do stabilnej, równej jazdy. Jeśli chodzi o dosiad, to będziemy pracować w 2 dosiadach. Na początku przejedziemy w pierwszej próbie w półsiadzie, a potem będziemy próbować łączyć pełny siad i półsiad, tak żeby prawidłowość do prowadzenia konia była połączona z tym, jak koń się będzie poruszał i jakiej jakości galop będzie uzyskany. Jak powiedziałam, po rozstępowaniu 20-minutowym dziewczyny rozgalopowują się, jak widzicie, na takiej długiej, rzuconej wodzy w półsiadzie. W tym momencie konie tak naprawdę mają możliwość tego, gdzie one chcą mieć głowę, czy się wyciągać, czy obniżać, czy wysoko, to jest ich sprawa. One mają się rozciągnąć, a jeźdźca zadanie jest takie, że musi utrzymywać po prostu równą, stabilną jazdę. Jeśli oczywiście pojawi się problem, w którym koń będzie nam napierał mocno, będzie chciał nas wozić, to oczywiście zaczynamy najpierw od kontaktu i stopniowo względem rozgrzewki wypuszczamy konia zupełnie do długiej wodzy. Jak widzicie, tutaj konie dosyć swobodnie galopują i nie ma problemu z tempem i o to właśnie chodzi. Tak, żeby dobrać odpowiednio do możliwości danego konia właśnie taką rozgrzewkę, żeby koń w galopie sam szukał tej równowagi, żeby ten koń galopował nie podpierając się od razu o rękę, tylko właśnie prowokować też jeźdźca, dlatego też ja takie rozgrzewki robię, bo chcę prowokować jeźdźca do tego, żeby starał się balansować z rytmem i starał się właśnie jak najwięcej pracować dosiadem wstrzymująco lub łydką popędzająco, tak, żeby nie szukał ciągłego oparcia na ręce, tylko szukał jak największej odpowiedzi od dosiadu. Jak widzicie, konie bardzo fajnie reagują na to, rozciągają się i o to chodzi. Nie? Ważne jest też to, żebyście pamiętali o tym, że zwieszanie głowy mocno
do ziemi też nie jest dobre, bo koń wtedy przestaje pracować grzbietem. Więc chcemy, żeby koń miał tą możliwość rozciągnięcia noska, wziąć do przodu, ale jak czujemy, że koń zbyt mocno zaczyna wisieć nosem do ziemi, to chcemy wtedy konia podeprzeć łydką, wysłać go naprzód, żeby on troszeczkę wtedy aktywnie galopował i użył więcej zadu. Widzimy te zadania, bo te zadanie uczy jeźdźca właśnie widzenia odległości, uczy jeźdźca dobierania odpowiedniego tempa, a przede wszystkim koń też zdecydowanie rozwija się pod kątem uważności w parkurze, uważności w prowadzeniu i tego, że się nastawia na odpowiedź, znaczy na to, że jeździec prowadzi tego konia i po prostu nastawia się na odpowiedź, tak? Czyli jak jeździec prowadzi konia na lekkich pomocach, nie szarpie się z nim, nie ciąga się i nie prowadzi tylko na wodze, tylko właśnie dosiadem plus połączenie ręki, to wtedy ta jazda będzie płynna, która będzie też prowokować do tego, żeby jeździec galopował na koniu wyprostowanym. Pamiętajcie, że w parkurze jeździmy na długich liniach i staramy się galopować na koniu wyprostowanym, który ma możliwość dostrzegania przeszkody i tego zadania, które będzie miał przed sobą. Czyli koń nie może być zrolowany, koń nie może mieć łba do dołu, tylko musi mieć nosek do przodu, patrzeć daleko przed siebie i jeździec musi mieć dosiad elastyczny, podążający i tak jak Wam wcześniej powiedziałam, będziemy to jeździć i w półsiadzie, i w pełnym siadzie. I tutaj odległości po łuku, słuchajcie, ja ustawiłam na równe 3 metry, tak? Czyli tutaj od pierwszego drąga do drugiego drąga są równe 3 metry, tu są 3 metry, a do tej stacjonatki, słuchajcie, ustawiłam 13 metrów. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Idealnie. I zobaczcie, jak patrzymy, tutaj jesteśmy na równi i przejdziemy po łuku i tu liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I jak widzicie, 18 metrów. Jest na ile full dziewczyny? A? 21 zawsze na 5, 6. 18? 5, 4. Na 4 fule, tak? 18 na 4 fule. Oczywiście możemy to spróbować jechać i na 5 ful, tak? Tylko tutaj przyjazne 18 metrów, które prowokuje konia do równej aktywnej fuli. Więc kolejna odległość, która jest ułożona, to tak samo właśnie od tej stacjonatki po łuku do tamtych drążków też jest 18 metrów i tamte drążki także 4 rozłożone są na równe 3 metry, równiutkie 3 metry. Jak widzicie, ja konie mam dosyć duże, wszystkie konie są no tak mniej więcej 162-4 wzrostu, z taki no przeciętnej fuli, tak? One nie mają jakiejś nie wiadomo jakiej rozciągniętej fuli, nie mają dużej fuli, ale tutaj właśnie te 3 metry ułożyłam ze względu na to, żeby prowokować konia do tego, żeby nie rozciągał się, tylko raczej właśnie galopował pod górkę i żeby jeździec cały czas myślał o równej fuli i o tym, żeby ta odległość była optymalna i żeby koń nie podchodził zbyt blisko ani zbyt dalekich odległości się odbijał. Naprawdę takie kombinacje treningowe kombinacje związane z drążkami, z jakimś szeregiem, czy nawet dzisiaj akurat zauważyliście, nie postawiłam żadnych okserów ani dubelbarów, ale celowo. Skupiamy się na liniach, skupiamy się na łukach dzisiaj, nie? Prowadzenie w łuku, jazda po łuku, wyprostowanie do szeregu, tak? I tutaj możecie na różne sposoby rozkładać te drążki, tak żeby jeździec i koń uczyły się uważności, uczyły się tego, że ten galop ma być zwarty, aktywny, galop pod górę, żeby koń unosił kłąb do góry. Ale ważne i istotne jest to, żeby odpowiednie odległości układać, tak? Więc tutaj musicie pamiętać, że jak prowadzicie, układacie łuki, to starajcie się liczyć, żeby do każdej przeszkody mniej więcej było ileś metrów, tak żeby koń i jeździec mógł domierzyć sobie na przykład na 5 ful, na 6 ful, na 4 fule, na 5 ful, tak? Że może dołożyć, może dodać, skrócić, ale żeby ta odległość też nie była przypadkowa, nie? Pogalopowaliśmy już na dwie strony na długiej wodzy i właśnie dziewczyny dostały tutaj ode mnie polecenie, żeby powolutku zacząć nabierać wodze na kontakt, ale nie tracąc rytmu. Równa, spokojna jazda. Równa, równa do kontaktu.
tak, żeby dziewczyny pracowały na liniach prostych, ale też żeby się nie przyklejały do ściany, żeby galopowały po drugim śladzie, po trzecim śladzie, dołączały koła i pracowały w taki sposób, żeby koń nie szedł schematem, tak? Czyli nie, że zawsze na długiej ścianie dodajemy, tak? Tylko możemy dodać na łuku, na kole troszeczkę poszerzyć, na prostej skrócić, tak, żeby ta jazda była. Uspokój rękę, Hania, troszeczkę i wyżej ręka. Tak, żeby ta lekkość była zachowana, żeby jeździec cały czas myślał o tym, żeby zamykać konia w tunelu między łydką a ręką. Tak. I spokojnie. Zaczynamy rozgrzewkę na drążkach. Mogą się pojawić błędy, tak, żeby jeździec... Tak, właśnie, tylko nie kiwaj się. I dziewczyny rozpoczynają rozgrzewkę w taki sposób, że jak galopują i czują, że konie są na kontakcie, odpowiadają na łydkę, na rękę, zaczynają naprowadzać konia na drążki. Dobrze, Hania, i daj przerwę, tylko pilnuj, żeby ręka nie opadała, tak? I rozgrzejemy się w drugą stronę, ale dołączamy kolejne zadanie, czyli tutaj dziewczyny, żwawiej troszeczkę Hania, żeby on galopował trzy taktem i równe tempo, równo, równo i raz, dwa, trzy, cztery i prostujemy i galopujemy spokojnie, spokojnie do następnej przeszkody, tak? I raz, dwa, trzy i tutaj widzimy, że Nestor zmieniał nóżkę, więc Hania, łuk i jeszcze raz ta stacjonatka, tu kręć. Tak, a dobra, dobra, to jedź całość i spokojnie, równo, 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 tak, nie rzucaj się, spokojnie do siadem i prostujesz i wyprostowany koń do stacjonatki małej. Tak, i równiutko, raz, dwa, trzy, dobrze, lepiej, tylko pilnuj wyprostowania, tak. Równe tempo, tak właśnie, siedzimy sobie w pełnym siadzie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie pochylaj się i równe tempo, wycofuj ramiona, tak, tylko pilnuj, żeby właśnie nóżkę zmieniał i równo, raz, dwa, trzy, dobrze, nie pochylaj się, równo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, nadążaj, super. I skracamy, wsiadamy, skracamy, rozluźniasz rączkę, za mocno skróciłaś aż Hania i raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, nie, nie, staraj się nie pochylać tak Hania i cały czas pracuj, pracuj, tak, praca, raz, dwa, trzy, dobrze, przerwa, mamy swoich możliwości, czyli jeśli chcemy i potrzebujemy tego pełnego siadu, to dobrze, równo, równo, nie pochylaj się, myśl o zmianie, tak, dobrze, tak, i rytm, dobrze, dobre, to jest dobre, dobra melodia, o to chodzi, wytrzymujemy ten, tak, nie wpędzaj, i już wycofujesz, pryt, 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 wolno, 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 tak, dobrze. Bardzo dobrze. I znów zmiana, pamiętaj. Dobrze. Przerwa. A nie, jedź, 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 jedź. Dobrze, przepraszam. Prawie zapomniałam jeszcze o... Tak, super. Bardzo ładnie, Pola. Prowadzić konia prawidłowo do celu. Tak, nie wychodź przed konia. Tak, nadążaj bardziej, Julka. Dobrze, raz, dwa, trzy. Wolniej, wolniej. Wycofuj ramiona. I spokój, rytm, spokój, rytm. Tak, dobrze. I już wracasz, wracasz w siodło, wracasz w siodło. Rozluźniaj rękę. Półparada, odpuszczenie. Półparada, odpuszczenie. Tak, półparada, odpuszczenie. Półparada, odpuszczenie. I kręć, domykaj, domykaj, domykaj. Galopuj, galopuj, Julia. Zagalopuj, jedź na ten szereg. Dokończ za... Galop, galop, galop. Nie rozciągaj jej w kusie. I wolno, wolno, spokojnie. Wycofuj ramiona. Brakuje tutaj zewnętrznej łydki, żebyś podprowadziła. Dobrze. I już siadasz w siodło. Pilnuj. Rytm, rytm, wolno. Dobrze, okej. Okay. Przerwa. Raz. Rytm, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, skok, tak, tak, i pod górę, i raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, tak, równo, domykaj, domykaj łydeczkę, tak, dobrze,
I już wracasz w siodło. I rytm. I rytm. Tak, dobrze. I raz, dwa, trzy. Dobra, za dużo fuli, nie? Jedź sobie jeszcze raz same ten łuk. Dobry koń. Galopuj, galopuj, galopuj. Dobrze, i właśnie na takim luzie podjedź. Tylko prostuj go, bo za bardzo się krzywi Hania. I na takim luzie na trzy fule. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pogłasz się. Cały czas melodia, rytm. Raz, dwa, trzy. Dobrze, nie wychodź tylko pola. Równoważysz, równoważysz. Tak, równoważysz. No, dobrze. I skupienie, tak. I wracasz. I cały czas melodia, rytm, rytm. Dobrze, bardzo dobre wejście. I wracasz. I wracasz, tak. Spokój, rytm, spokój, rytm. Ja wiem, patrzę, ale tym bardziej wy musicie się skupić tutaj. I naprawiaj, domykaj, domykaj. Za dużo przytrzymałaś. Tak, i wracaj w siodło i pilnuj tutaj równej jazdy, równo. I raz, dwa, trzy. Dobrze, przerwa. Drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że moja propozycja treningowa podobała Wam się. Jest to zadanie trudne, wymagające, ale bardzo inspirujące. I mam nadzieję instruktorów. A po drugie, i chyba to najważniejsze, jest to, że jeźdźca uczy właśnie takiego równego prowadzenia, świadomej takiej jazdy, która pozwoli konia i jeźdźca przeprowadzić przez parkury właśnie czując tą odległość, czując dobre tempo, czując dystans. I to zadanie właśnie nam pomaga w tym, żeby uzyskiwać cały czas właśnie dobrej jakości galop i szukać tej odległości. Cały czas myśleć o tych fulach, myśleć o tym, żeby te skoki były soczyste, prawidłowe, tak żeby jeździec nadążał za ruchem. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie, co myślicie o tym treningu i co byście Wy może zaproponowali takie właśnie inspiracje treningowe związane z drągami, ze stacjonatami, szeregami. No i oczywiście, czy podobał Wam się ten trening? Ja tymczasem się, słuchajcie, żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, że oglądacie, klikacie. No i mam nadzieję, że spotkamy się w naszej stadninie. Pozdrawiam serdecznie.